Szanowni Państwo, otwieram obrady 55. sesji Rady Gminy w Biesikierzu. Sesja zwołana została w trybie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. 55. sesja Rady Gminy w Biesikierzu odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość. Zdalny tryb obradowania, dyskusja i głosowanie odbędzie się przez system informatyczny. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Witam wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych. W imieniu radnych witam pana wójta Andrzeja Leśniewicza. Dzień dobry państwu. Pana wicewójta Tomasza Hołowatego. Dzień dobry państwu. Panią skarbnik Agnieszkę Podgórską. Dzień dobry państwu. Panią Kamilę Korn, radcę prawną. Dzień dobry. Oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz pozostałe osoby, które uczestniczą w posiedzeniu tej sesji. Sprawdzę teraz obecność, wyczytam państwa z imienia i nazwiska. Proszę się przedstawić i powiedzieć, że jest się obecny. Bejnarowicz Anna, obecna. Dębski Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, obecny. Dziękuję. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper, obecna. Ta Grażyna. Dobudowska, obecna. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, obecna. Kazimierczak Krzysztof. Krzysztof Kazimierczak, obecny. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, obecny. Łata Łukasz. Widzę, że jest wyświetlony. Łata Łukasz, obecny. Dziękuję. Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta, obecna. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, obecna. Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy, Terelak, obecny. Tomczyk Monika. Monika Tomczyk, obecna. Wypych Jan. Wypych Jan, obecny. Zielińska Zujewska Wioletta. Zielińska Zujewska Wioletta, obecna. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 14 radnych w chwili otwarcia obrad sesji uczestniczy 14 radnych. Czyli sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Przypominam państwu radnym, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z czym prosi się, by podczas wystąpień nie narazić się na zarzut ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym artykuł 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Informuję, że porządek obrad 55. sesji Rady Gminy w Biesikierzu wraz z zaproszeniem na sesję oraz projektami uchwał radnym został przekazany w regulaminowym terminie. Proszę o uwagi, ewentualne propozycje zmian do porządku obrad. Nie widzę. W takim razie uważam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu trzeciego, podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza uchwała jest w sprawie zmian w budżecie gminy Biesikierz na rok 2023. Projekt został państwu przedstawiony na komisji wcześniej. Proszę o kilka słów panią skarbnik Agnieszkę Podgórską. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Biesikierz na 2023 zakłada zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 5610. Środki pochodzą z funduszu COVID i zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku elektrycznego i dodatku za refundację podatku VAT od gazu. Dziękuję pięknie. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Poproszę Komisję Budżetową. Komisja Budżetowa opiniuje pozytywnie tę uchwałę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy w takim razie do głosowania. Bejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper, jestem za. Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kazimierczak Krzysztof. Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Łata Łukasz. Łata Łukasz, jestem za. Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy Terelak, jestem za. Tomczyk Monika. Tomczyk Monika, jestem za. Wypych Jan. Wypych Jan, jestem za. Zielińska Zujewska Wioletta. Zielińska Zujewska Wioletta, jestem za. Jestem za, bo nie usłyszałam do końca. Jestem za. Bardzo uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę państwa, przechodzimy do drugiej uchwały w sprawie
przejęcia przez gminę Biesiekierz zadania publicznego z zakresu właściwości województwa. Projekt też był Państwu przedstawiony wcześniej na komisji. Tutaj poproszę pana Tomasza Hołowatego, wicewójta, o kilka słów. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, jest to bardzo ważna uchwała, która formalnie rozpoczyna proces polegający na budowie ścieżki rowerowej w pasie technicznym drogi wojewódzkiej 112 na odcinku od Biesiekierza do Nowych Bielic na wysokości ulicy Piwoni, czyli do istniejącej ścieżki rowerowej. Dzięki tej inwestycji właściwie połączymy znaczną część naszej gminy ścieżką rowerową z między innymi miastem Koszalin, ale także innymi miejscowościami gminy Biesiekierz. Ustawa o samorządzie gminnym oraz ustawa o drogach pozwalają gminie na wykonywanie zadań z zakresu właściwości województwa na podstawie późniejszych porozumień zawartych po właśnie uchwaleniu takich uchwał. W tym przypadku właśnie będzie to zadanie związane z zarządzaniem drogami, to jest spełnieniem funkcji inwestora budowy ścieżki rowerowej w pasie technicznym. Dopowiem tylko, że bliźniaczą uchwałę tylko o przekazaniu zadania podejmie pod koniec kwietnia Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Po tych uchwałach zostanie podpisane pomiędzy naszymi samorządami porozumienie regulujące już prawa, obowiązki, kwestie finansowe dotyczące realizacji tego porozumienia, tego zadania inwestycyjnego. Następnie uzyskamy upoważnienia przekazane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i rozpoczniemy proces związany z pozyskaniem projektantów tej drogi, no a później już procesu inwestycyjnego, to jest budowy ścieżki rowerowej. Cała inwestycja planowana jest na kwotę, szacowana jest na kwotę około 5 milionów złotych, z czego 85% planujemy pozyskać z funduszy europejskich dla województwa zachodniopomorskiego w ramach inicjatywy zintegrowanej inwestycji terytorialnej Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego obszaru funkcjonalnego. To jest partnerstwa, które od kilku lat już funkcjonuje na naszym terenie i pozwala na finansowanie inwestycji w obszarze funkcjonalnym tego właśnie partnerstwa. Kwota dotacji, którą planujemy pozyskać, to ponad 4 200 000 złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania jeszcze do tej uchwały? Czy ja mogę jedno pytanie, króciutkie, bo jeszcze mi się przypomniało. Panie wicewójcie, to znaczy, że bardzo się cieszę, bo mieszkańcy mojej miejscowości też są bardzo czekali na taką informację, na taką ścieżkę. Panie wicewójcie, takie kroki podejmujemy, ponieważ rozumiem, że tutaj mimo naszych starań, bo tak jak domniemam, bo już wcześniej były tutaj przez pana radnego Terelaka zgłaszane takie wnioski, żeby tą ścieżkę wybudować i mimo wcześniejszych tutaj zabiegania o to, żeby powstała taka inwestycja z ramienia województwa, rozumiem, nie miałaby racji bytu i nie byłaby zrealizowana, tak? Tak, województwo wyraziło zgodę na realizację takiej inwestycji, ale przy całkowitym finansowaniu tego zadania przez gminę Biesiekierz. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania w takim razie nad uchwałą w sprawie przyjęcia przez gminę Biesiekierz zadania publicznego z zakresu właściwości województwa. Bejnarowicz Anna, jestem za. Dębski Jacenty Tomasz. Jacenty Tomasz Dębski, jestem za. Grajper Eugenia. Eugenia Grajper, oczywiście, że jestem za. Guzowska Grażyna. Guzowska Grażyna, jestem za. Jabłońska Bauer Małgorzata. Małgorzata Jabłońska Bauer, jestem za. Kazimierczak Krzysztof. Krzysztof Kazimierczak, jestem za. Krawczak Krzysztof. Krzysztof Krawczak, jestem za. Łata Łukasz. Łata Łukasz, jestem za. Piekarska Elżbieta. Piekarska Elżbieta, jestem za. Ryfun Martyna. Martyna Ryfun, jestem za. Terelak Jan Jerzy. Jan Jerzy, Terelak, oczywiście, że za jestem. Tomczyk Monika. Tomczyk Monika, jestem za. Wypych Jan. Wypych Jan, jestem za. Zielińska Zujewska Wioletta. Zielińska Zujewska Wioletta, jestem za. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wyczerpaliśmy już porządek obrad. Przechodzimy do ostatniego punktu. Zakończenie obrad 55. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Stwierdzam, iż porządek obrad został wyczerpany. Ogłaszam zakończenie obrad 55. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.